Cześć, witajcie w Cox TV. W tym odcinku chciałbym się zająć grą, która ostatnimi czasy zażarła mnóstwo mojego życia, a jest to Might and Magic Duel of Champions. Darmowa, online'owa, kolekcjonerska gra karciana. Zasady są proste. Nasz heroes musi przeżyć, musimy zniszczyć heroesa wrogiego. Korzystamy z kart, których musimy najpierw sobie uzbierać, a później złożyć talię, którą będziemy korzystać. Jeśli ktoś nie miał w życiu do czynienia z karciankami, to jest filmik właśnie dla niego. Bo chciałbym tu przedstawić wszelkie aspekty tej gry, które pozwolą wam spokojnie grać. No ale po kolei, jak powiedział Maharadża w swoim haremie. Wyjdźmy może stąd. Do menu głównego. Tak się prezentuje menu główne gry. Mamy tu kilka ikonek, które pozwolą nam na wszelkie działania w grze. Tu troszeczkę pojedynki, tu mamy nasze karty, opis naszego profilu, rankingi oraz sklep. Wszystkie to omówię po kolei. Zacznę od rzeczy, która jest chyba najbardziej podstawowa, czyli od finansowania, które występuje w tej grze. Bo skądś karty musimy brać. W zasadzie istnieją trzy waluty, które są obecne w tej grze. Pierwsza to jest złoto, druga pieczęcie, trzecią rzeczą są tak zwane dzikie karty, które pozwolą nam kupować dowolną kartę za swoją cenę, ale do tego przejdę, kiedy zajmiemy się dzikimi kartami. Zacznijmy, dlatego wróćmy do złota. Złoto jest podstawową walutą w tej grze, zdobywa się je na kilka sposobów i głównie dzięki złotu będziemy kupować nasze karty. Jest to też jedyny darmowy sposób płacenia w grze. Jak mówię, złoto zdobywamy na kilka sposobów. Podstawowym sposobem zdobycia złota jest oczywiście walka w trybie rankingowym, kiedy staniemy przeciwko innemu żywemu graczowi. Po każdej walce, czy wygranej, czy przegranej, oczywiście wygrana lepsza, dostajemy odpowiednią ilość złota. Innym sposobem na zdobycie złota jest na przykład zrobienie kilku trofeum lub czegoś, co się nazywa zadania dzienne, które jak widzicie tu mamy pokazane. Na przykład zaklinacz to rzuć zaklęcie na 20 stworzeń. Ja zrobiłem to już 10 razy, dostanę za to 4,5 tysiąca złota. Kolejnym sposobem jest poświęcenie jednostek w piekielnej otchłani, ale do tego też jeszcze przejdziemy. Złoto zdobędziemy też przechodząc na kolejne levely doświadczenia. Tak jak mówiłem, przy każdym zwycięstwie czy porażce dostajemy też punkty doświadczenia, a po każdym levelu troszkę złota. Kolejnym sposobem na zdobycie złota są nagrody dzienne. Pierwszy ekran, który zobaczycie każdego dnia przy pierwszym uruchomieniu gry, będzie wyglądał mniej więcej tak. Każdego dnia dostaniemy nagrodę i można ją wziąć albo od razu, albo powiększyć swoje nagrody i poczekać do następnego dnia i tak przez 7 dni pod rząd trzeba logować się za każdym razem. Ja nie widzę żadnego powodu, aby odbierać je natychmiast, gdyż z każdym dniem nagroda jest coraz lepsza, coraz wyższa, a na sam koniec dostaniemy kilka dzikich kart, więc jedynym realnym wyjściem jest potwierdzić, że chcemy je zachować na później. Kolejną walutą są pieczęci. Musicie wiedzieć, że to jest jakby druga wersja gry. Mamy nowy zestaw podstawowy, tak zwany Base Set 2 i dodatek Serce Koszmarów. W podstawowej wersji pieczęcie można było w miarę łatwo nazbierać. Dostawało się za przechodzenie następnego poziomu, były różne achievementy, które można było dzięki temu zdobyć, albo jakieś specjalne nagrody. Natomiast teraz pieczęcie stały się walutą elitarną, w zasadzie można kupić je tylko za prawdziwe pieniążki, a jak sami zaraz zobaczycie, no nie jest to tania zabawa. Zobaczmy, 175 pieczęci kosztuje 99, ale już 6400 pieczęci kosztuje 250 zł. No, dzięki pieczęciom na pewno dużo szybciej uzbieracie fajne karty, bo za pieczęcie można kupować po prostu lepsze zestawy, ale do tego zaraz przejdziemy. Skoro już jesteśmy w sklepie, wróćmy i pokażę, co można kupić za te złoto czy pieczęci. Ja sobie ich trochę nazbierałem, także w poprzedniej jeszcze wersji, także będę planował coś może niedługo kupić. Więc wejdźmy teraz do serii standardowych, bo mamy teraz dwie opcje gry. Standardową, gdzie mamy dostęp do base setu drugiego i dodatku Serce Koszmarów,
i serię dziedzictwa, gdzie mamy dostępne wszystkie dodatki i wszystkie karty, które były w poprzedniej edycji. Wiele z tych kart nadal działa z serią standardową. No, ale jak się zaraz przekonacie, kupowanie ich dla nowego gracza nie będzie miało większego sensu, chyba że naprawdę ma kupę kasy. No więc tak, co my tu mamy? Podstawowy boosterek, który możemy kupić, kosztuje 15 tysięcy złota. Znajduje się w nim 12 kart zestawu podstawowego drugiego, w tym 8 zwykłych, 3 niezwykłe oraz jedna rzadka, epicka lub bohaterska. Zaraz to wszystko się wyjaśni. I będzie duplikatów, mamy jedną szansę na 6 na zdobycie karty premium. Później zastawa się 5 pieczęci, mamy dostęp do super pakietu zestawu podstawowego. Różni się on tym, że po pierwsze dostajemy większą szansę na kartę premium oraz pewne dwie dzikie karty. Różnica jest też taka, że mając 12 kart mamy tylko 6 zwykłych, za to 4 niezwykłe oraz 2 rzadkie epicko bohaterskie, czyli o jedną więcej niż w zestawie podstawowym. Do tego za 1000 pieczęci mamy super zestaw podstawowy, na który składa się 10 super pakietów. Tutaj mamy dodatek Serce Koszmarów. Widzicie, jest nieco droższy, kosztuje 25 tysięcy złota. Mamy w nim 12 kart z dodatku, 8 zwykłych, 3 niezwykłe oraz jedną rzadką epicką bohaterską. Jedna szansa na 6 na zdobycie karty premium. Podobnie mamy tutaj super zestaw Serce Koszmarów za 175 i zestaw Serce Koszmarów za 1500 pieczęci. Myślę, że właśnie na niego wydam moje ciężko zarobione pieczęci, które mi zostały. I pewnie kupię sobie też parę zestawów podstawowego, ale myślę, że zrobię do tego osobny filmik rozpakowujący. Wejdźmy teraz na serię dziedzictwa i przekonacie się, czemu nie bardzo się opłaca, ponieważ są one dostępne tylko i wyłącznie za pieczęci. Więc by je mieć, w zasadzie trzeba mieć realne pieniądze. Nieopłacalna moim zdaniem rzecz. Ja do tej pory grałem tylko i wyłącznie w opcji darmowej, także to już dla mnie praktycznie nie istnieje. Co mamy dalej? Mamy jeszcze gotowe talie, którymi możemy od razu grać. Widzicie, jest ich 6, każda z innej frakcji. Kosztem 50 tysięcy, to nie jest wcale tak dużo. A dostajemy około 60 kart. Można by liczyć... trzeba by to policzyć, ale myślę, że mniej więcej tak to będzie. Dzięki takiej talii nie musimy już kupować pakietów, możemy grać od razu. Co my tu jeszcze mamy? Pod orędzie, czyli takie dodateczki, które nam pomogą w grze. Po pierwsze jest to kupon konkursowy. Turniejowy, przepraszam, które nam pozwalają uczestniczyć w turnieju szwajcarskim. Ich ilość jest zawsze pokazywana w tym miejscu. Do tego doładowanie doświadczenia, gdzie to kupimy sobie, kosztuje 85 pieczęci, czyli znowu dostępne tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy mają podziomą kodówkę, albo można dostać, jak widzieliście, w nagrodach dziennych. Daje to nam 2 razy więcej doświadczenia przez 60 minut, gdy będziemy grać po jednym rankingowym. Mamy też doładowanie złota, które daje nam 50% więcej złota za pojedynek. Również trwa to przez godzinę. No więc dobrze, uciłaliśmy już kupę kasy, więc trzeba sobie założyć jakąś talię. I przejdźmy do tej rzeczy, która jest właśnie najbardziej podstawową, jedną z też najfajniejszych rzeczy w tej grze. Klikamy w tworzenie talii. Tu mamy zestaw wszystkich kart, które są w naszym posiadaniu. No, troszkę mi się tego już zebrało. Gramy od jakiegoś czasu. Karty możemy segregować w zasadzie na wszystkie sposoby. Po frakcji, po ich rodzaju, rzadkości, serii. Możemy karty nowe, karty, które tylko w standardowym, czy w turniejowym turnieju. W tygodniowym turnieju, do którego też później jeszcze przejdziemy. I można jeszcze ustalić, w jakiej kolejności będą się pokazywały. Tu natomiast mamy zestaw wszystkich talii, które mamy złożone. Tak. Karty dzielą się na kilka rodzajów. Po pierwsze na kilka frakcji. Frakcji mamy, którymi możemy grać, które mają swojego bohatera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć frakcji oraz frakcję neutralną. Każda z frakcji posiada swojego bohatera. Gdy zaczynacie grać, jesteście nowym graczem, macie do wyboru na początku jedną z czterech frakcji, z której dostaniecie pełną talię. I będzie to frakcja Przystani albo Inferna, Nekropolii lub Twierdzy. Są jeszcze dwie niedostępne od samego początku frakcje. Jest to Akademia oraz Świątynia. Karty dzielą się na kolejne rodzaje kart,
z których będziemy korzystać. Są to karty bohaterskie, są to wydarzenia, stworzenia, zaklęcia, łuty szczęścia i budynki. Każda karta charakteryzuje się swoim grafiką, opisem oraz jej właściwościami, do czego zaraz przejdziemy. Jak się tworzy talię? Może zrobimy to na przykładzie jakiejś już mojej talii zrobionej. Niech będą te, bo tu mam też, jak widzicie, budynek. Więc tak, po pierwsze, każda talia musi składać się z jednego bohatera, wybranego z dowolnej frakcji. Następnie musi posiadać dokładnie 8 kart wydarzeń. Kolejną zasadą jest taka, że kart może być minimum 59, a maksymalnie 209. I żadna karta nie może mieć więcej niż 4 duplikatów. Może mieć tylko 4 karty danego rodzaju w grze. Cała reszta zależy tylko od nas. Ile będziemy mieli stworzeń, zaklęć, łutów szczęścia czy budynków, to jest nasza decyzja. Wszystko tak naprawdę zależy od bohatera, którego wybraliśmy, gdyż po pierwsze jego frakcja decyduje o tym, jakie będą to stworzenia, bo można grać tylko stworzeniami z własnej frakcji i tak zwanej frakcji neutralnej. Tutaj spróbuję pokazać kilka kart z tej frakcji. Z tej frakcji mogą korzystać wszyscy Hiroshi z dowolnego zamku. Zresztą tak mówię zamek, gdyż jestem przyzwyczajony do grania w Heroes of Might and Magic i ktoś, kto zna nowsze odsłony, pewnie tu poczuje się jak w domu. Więc dalej. Mamy już swoją talię, mamy Hirosa, który dysponuje również szkołami magii. Zwykle są 2, czasami zdarzają się 3. Szkoły magii nam decydują o tym, jakich zaklęć będziemy mogli użyć. Każdy Hiros ma również podstawowe swoje statystyki. Jest to siła, magia oraz przeznaczenie. Tu widzicie Kassandrę, 1 siły, 1 magii i 2 przeznaczenia. Tu są jeszcze punkty życia oraz opis tego, co ten dany Hiros potrafi. Ta akurat jest standardowym jakby zawodnikiem, nie posiada dodatkowych właściwości, ale znajdziemy i takie, które równie dobrze będą mogły mieć jakieś dodatkowe umiejętności, jak na przykład Miranda, która za 4 surowcy może przenieść wybrane sojusznie magiczne stworzenie. Ale nie dojdziemy do surowców, to jeszcze chwilkę omówimy kartę. Przyjrzyjmy się może teraz jakiejś jednostce, żeby zobaczyć, jak wygląda taka karta. Jest to dość podobne do tego, co widzieliśmy przed w postaci Hirosa. W przypadku bohatera mamy też frakcję, do której należy dane stworzenie. Jego koszt w surowcach. Nie wiem, czemu tu mi się pojawiła taka dziwna kreska. Co to oznacza? Spróbujmy wejść jeszcze raz. Z prawym przyciskiem myszy. Nie wiem, co to jest, dlaczego się pojawia. No nic, jakoś to będziemy musieli przeżyć. No jak rozumiem, wynika to z tego, że mój monitor, który jest 4x3, po prostu karty się przenikają troszkę. No trudno, no nie będziemy tutaj za bardzo kombinować. No więc tak, jeszcze raz. Heroes z danej frakcji. Każdy z nich posiada swój koszt w surowcach, pokazany tutaj. Wymagania, jakie są potrzebne od naszego Hirosa oraz 3 statystyki. Jego atak, obrażenia odwetowe oraz życie. Atak to oczywiście ilość obrażeń, które zadamy wrogiemu stworzeniu. Umiejętność obrażenia odwetowe są wtedy, kiedy nas ktoś atakuje. My możemy mu jakby oddać uderzenie. No i punkty życia, wiadomo, rozumiem o co chodzi. Jeżeli ktoś nam zada ilość obrażeń, które nas zabiją, to po prostu karta spada na cmentarz. W zależności od tego, im droższa karta, tym najprawdopodobniej zwykle jest tak, że wzrastają statystyki oraz wymagania danej karty. Jak widzicie, niektóre z kart mają też dodatkowe właściwości, których jest masa i nie będę tu może wszystkich omawiał. Najpopularniejszy z nich jest na przykład niewrażliwość na odwet, którą mają zwykle jednostki strzelające, która po prostu nie... dzięki temu nie zadawane są tym jednostkom obrażenia odwetowe. Dobrze. W odwetach talii jej budowanie już wiemy, więc może zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jakiś pojedynek treningowy sobie włączymy. Niech będzie.
Może z jakiejś innej, z innej frakcji weźmiemy kontra. Przystań. I tak oto pierwszy ekran, który jest, to pokazane nam są talie, kilka kart, które będą w naszej ręce, które będziemy korzystać. Możemy stwierdzić, że nam się ta talia podoba lub nie. Ja stwierdzam, że jest całkiem spoko, więc sobie ją zostawię. Kart, w którym zaczynamy, mamy 7. Ta została wylosowana osoba, która zaczyna. Chyba w treningowym to jestem zawsze ja. Kart mamy na ręce 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak? I teraz możemy wykonać nasz ruch. Pole gry składa się z kilku części. Tu widzimy naszych heroesów, bo zawsze po lewej stronie jest gracz, a jego przeciwnik znajduje się po stronie prawej. Mamy 8 pól, na które możemy kłaść jednostki. Jednostki dzielą się na walczące wręcz, strzelające, latające oraz na takie połączenie może być strzelec-wojownik. Zasada jest taka, że jednostki walczące wręcz ustawiamy w pierwszym rzędzie, jednostki strzelające w drugim, jednostki latające możemy ustawić na dowolnym polu, a jednostki strzelec-wojownik też ustawiamy sobie na dowolnym polu. Tu widzimy, w górnej części widzimy nasz nick, oczywiście nick przeciwnika, podstawowe nasze umiejętności naszego herosa 2.0.1, które są zawsze zgodne z tym, co nasz heros posiada na początku. Możemy to w trakcie gry oczywiście zwiększać. Tu mamy ilość surowców, która jest przeznaczona na daną turę. Na razie jest to 1, po każdej turze będzie dodawane to 1 więcej. Są też karty, które zmieniają to i można do tego być surowców się na turę więcej. Ponieważ mamy tylko jeden surowiec, mamy podkreśloną kartę, która zawiera jeden surowiec. Mam tutaj żarłacza strażnika, wymaga 1 pięści, czyli spokojnie mogę go wystawić. Klikamy, umieszczamy go na polu walki. No dobrze, jeszcze co o polu walki. Tu mamy miejsca na zaklęcia, które są zwykle obszarowe. W tym te tu działają na konkretną kolumnę, te tutaj 4 na konkretny rząd. Czyli może być jakiś promień, który zadaje wszystkim obrażenia. Tu są nasze karty, które mamy w bibliotece. Jak widzicie, tutaj nasze deki są po 59 kart. Tu mamy karty wydarzeń. Karty wydarzeń po 8 wymieszane ze sobą. Zawsze dwie są odkryte i możemy z nich skorzystać. Niektóre, uwaga, działają przez cały czas, nie trzeba ich aktywować. Zasada jest taka, że karta z prawej strony po następnej turze przejdzie na lewo, więc zawsze mamy szansę wiedzieć, co w danej turze będzie tutaj obecne. Druga karta będzie zawsze niespodzianką. Wystawiłem mojego herosa, mojego żarłacza, moją jednostkę. W zasadzie w tej turze już nie mogę wystawić nic innego, gdyż skończyły mi się moje zapasy, więc możemy zrobić te umiejętności herosu. Możemy zwiększyć każdą statystykę naszego herosa. Pięść, manę lub przeznaczenie. Jeżeli mamy jedną surowę, możemy dobrać kolejną kartę. Lub jeśli nasz heros ma jakąś dodatkową umiejętność, też tu będzie to napisane. Mój akurat ma, ale jest umiejętność pasywna, bo każdemu słusznemu stworzeniu z honorem dodaje jeden ataku. Ale innych herosi będzie trzeba po prostu to kupić za surowce. Pamiętajcie, że każdą z tych rzeczy, która jest tu opisana, można wykonać tylko raz na turę. Nie można sobie dwa razy piąchy lub dobrać karty dwa razy. Trzeba po prostu decydować się w danej chwili z tego, co tu mamy, najlepiej na taktykę, którą zastosujemy. Ja bym chciał wystawić na następnej turze źródlanego ducha, więc potrzebuję jedną butelkę many, więc sobie dodajemy many. W zasadzie to wszystko, co możemy w tej turze zrobić, więc klikamy zakończ turę. Zaczyna grać komputer. Zobaczymy, co nam wystawi. Zwiększyły się nasze surowce. Możemy wystawiać kolejne jednostki. Myślę, że wystawimy tutaj kolejnego atakującego wręcz. Stworzenia też dzielą się na magiczne oraz zwyczajne. Czasami niektóre umiejętności działają tylko na magiczne, niektóre działają tylko na jednostki zwykłe. Zasada też jest taka, że jednostki z pierwszego rzędu mogą atakować tylko i wyłącznie jednostkę na pierwszym rzędzie lub w tym przypadku, jeśli nie ma tu nikogo
na drugim. Jednostki strzelające mogą atakować każdego. Jednostki latające, które akurat tutaj nie mam żadnej, również muszą atakować jednostkę z pierwszego rzędu. I obojętnie, czy znajdują się tu, czy tu. Żeby zaatakować Hirosa, cały rząd musi być pusty. Nie może być tu żadnej jednostki. No więc lecimy. Aby zaatakować, klikamy. Dobrze, następna tura. Weźmiemy sobie kolejną, żeby butelkę nie w przeznaczenie wyjdziemy. Zakończę to. W tej chwili akurat nie mam żadnego zaklęcia. Mam w zasadzie same jednostki plus jeden łód szczęścia. Jak się pewnie domyślacie, jednostki będą wymagały głównie pionch. Niektóre też magii, a czasami wszystkiego po trochu. Zaklęcia, no nie mam żadnego zaklęcia. Będą zwykle wymagały magii, a łuty szczęścia najczęściej dużą ilość punktów przeznaczenia. I tak właśnie się odbywa gra. Gra jest, jak widzicie, turowa. Każda tura odbywa się po kolei. Możemy umieszczać nasze jednostki. Teraz może zwiększymy piąchę. Lecimy dalej. Gra kończy się w momencie, w którym któryś z Hirosów traci wszystkie punkty życia, a nawet zyskuje minusową ich ilość. Taktyk w grze jest cała masa. Jednostki, talia może być naprawdę różna. To zależy wszystko od waszego stylu gry. Niektóre frakcje są bardziej ofensywne, niektóre bardziej defensywne. Jedne skierowane na magię, inne bardziej na jednostki. Tak naprawdę jest wiele i od was zależy tak naprawdę, jak będzie wyglądała wasza gra. Wyjdźmy może stąd. Poddamy się po raz kolejny. Tak. Omówiliśmy wszystkie. To są najbardziej podstawowe spoty, więc zacznijmy omawiać kolejne elementy interfejsu gry. A zacznijmy właśnie od tych najbardziej podstawowych, czyli sam interfejs. Tu mamy opcje. Jest tego kilka rubryk, jak widzicie, ale tak naprawdę najważniejsze są dwie pierwsze. Ważna tu jest głównie ta. Tworzenie równorzędnego starcia. Gdy gramy z przeciwnikiem w internecie, możemy na dwa sposoby sobie dobrać tego przeciwnika, bo zawsze będzie próbował komputer nam wybrać kogoś, kto jest w miarę zbliżony do nas umiejętnościami. Można to zrobić w sposób szybki lub w sposób dokładny. Zaznaczając tę ikonkę, wtedy włączamy tryb dokładniejszy, który trwa podobno dłużej, ale nasz przeciwnik będzie dużo bardziej podobny do naszego. Możemy też go włączyć i liczę na to, że nie będzie to aż tak bardzo dopasowane do naszego zawodu, do naszej talii, ale gra pewnie odbędzie się nieco szybciej. Możemy też zmienić język, jak widzicie, mamy kilka do wyboru. Zawadzi po prostu angielski i polski, ja zostanę póki co przy polskim. Drugim okienkiem jest okienko pomocy, które wam wyjaśni wszystkie rzeczy. Trzecim mamy powiadomienia, czy na przykład zdobyliśmy jakieś trofeum, dostaliśmy nagrodę, albo jakieś inne ważne wiadomości. Wszystko tu będzie. Czwartym okienkiem jest okienko znajomy. No oczywiście, jak każda teraz nowoczesna gra internetowa, możemy sobie zbierać znajomych. Po każdym znajomego możemy albo poszukać, sprawdzając jego nazwę jego nick, lub po każdym pojedynku, który wygramy czy przegramy, mamy opcję dołożenia sobie kogoś do listy znajomych. Oczywiście ten ktoś musi to potwierdzić. Później będziemy mogli rzucać takim ludziom wyzwania. A tu mamy okno czatu, gdzie możemy rozmawiać ze znajomymi lub z osobami, którymi toczymy pojedynek, lub ludźmi, których uczestniczymy z nimi w turnieju szwajcarskim. Dobrze, pierwszym panelem, jaki mamy w menu głównym, jest panel gra. Mamy do wyboru kilka trybów rozgrywki. Kampania, pojedynek rankingowy, turnieje i treningi. Jak już mówiłem, podstawową rzeczą jest pojedynek rankingowy, no ale lecimy po kolei. Kampania jest tak naprawdę do ćwiczenia sposobów grania. Jest grą jednoosobową, bez udziału internetu. Mamy kampanii 5. Plus samouczek oraz tryb zagadek. Samouczek warto zawsze przejść, on w zasadzie wyjaśni wam wszystko to, co ja wam teraz tutaj mówię. Każda kampania dzieli się na szereg misji, również 5, które możemy wykonać każdą frakcją. I to jest najbardziej opłacalna opcja. Za każdą wygraną misję w kampanii dostajemy 1000 zł i 200 doświadczenia. Ale gdy ukończymy daną misję kampanii wszystkimi 6
frakcjami dostajemy dodatkową nagrodę, którą będzie boosterek z któregoś z poprzednich dodatków z gry. Trochę się dziwię, że nie ma tu boosterku z Basetu drugiego czy Serca Koszmarów. Może to kiedyś wprowadzą. W każdym bądź razie, jak mówiłem, kartami z poprzednich dodatków możemy spokojnie, niektórymi kartami możemy spokojnie grać w nowym systemie. Więc to jest to i tak opłacalne. Tutaj widzicie, mamy zestaw pakiet podstawowy, 12 kart pakietu podstawowego. W kolejnej kampanii były to z kolejnych dodatków, czyli Powstania Pustki, Herolda Pustki, Zapomnianych Wojen i Pięciu Wież. Za każdą ukończoną kampanię, choćby jedną frakcją, za każde ukończone 5 misji kampanii, dostajemy dostęp do konkretnej zagadki. Zagadki to bardzo ciekawe ćwiczenia, można nawet ciekawsze niż sama kampania, gdzie mamy w ciągu jednej tury spróbować pokonać wrogiego Hirosa. To bardzo fajnie uczy różnych śmiesznych, dziwnych, niezwykłych taktyk, które można później w grze wykorzystać, bo naprawdę niektóre zagrania potrafią zaskoczyć i czasami może opaść kopara, gdy zobaczymy, czego można dokonać przy użyciu dobrego zestawu kart. Dobrze, wróćmy do strony głównej. Tu mamy to, co jest główną esencją gry, czyli pojedynek rankingowy. Mamy dwa tryby, jak mówiłem, standardowy i otwarty. Standardowy mamy tylko Baset 2 i Serce Koszmarów. Otwarty możemy korzystać z absolutnie wszystkich kart, które są dostępne w grze. Myślę, że nowi gracze, ze względu na to, że pieczęci są tylko za pieniądze, będą starali się grać w trybie standardowym. Trochę szkoda, że to jest tak zrobione, gdyż dla kolekcjonerów troszkę to zamknęło możliwości zdobycia reszty kart, których im kiedyś brakowało. No więc wybieramy sobie pojedynek. Tu mamy, jak widzicie, za nagrodę jest, jak mówiłem, złoto i punkty doświadczenia. Tu mamy opcję, gdzie możemy sobie włączyć doładowania złota lub doświadczenia, jeśli je mamy. Tu wybieramy swoją talię z dostępnych z tych, które sobie zrobiliśmy. Jak widzicie, ja mam tylko póki co dwie talie w trybie standardowym. Nie robiłem więcej, bo na razie próbuję przejść kampanię, a w nią można grać również w systemie Open. Jeśli jesteśmy już gotowi, po prostu klikamy przycisk gra i komputer wyszukuje nam jakiegoś godnego przeciwnika. Dalej, co mamy ten turniej? Turnieje to już jest coś troszkę dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy już wiedzą co i jak i mają talie dosyć dobre. Turnieje mamy dwa, jackpot oraz szwajcarski, które mają osobne rankingi, do których też przejdziemy, bo mamy ranking i w pojedynkach rankingowych, jak sama nazwa wskazuje, oraz w turniejach. Są to osobne rankingi. Tutaj widzicie swój poziom. Ja jestem na razie głównowodzący i mam 45%. To jest podstawa rzecz, która jest ustalana przy doborze nam przeciwnika, żeby on był na podobnym poziomie. Wygrywając walki podwyższamy go, przegrywając obniżamy nasz poziom i teoretycznie będziemy grać wtedy z łatwiejszymi przeciwnikami. Turnieje jackpot mają swoje osobne rankingi. Turniej jackpot polega na tym, że wybieramy sobie, w zasadzie wygląda tak jak pojedynek rankingowy. Możemy każdy pojedynek stworzyć inną talią. Ważne jest, żeby jak najwięcej wygrywać, ale część naszych pieniędzy, którą zdobędziemy, jest odkładana, w zasadzie większa, odkładana jest do wspólnej puli. I później pod koniec dnia, bo cały turniej trwa dokładnie 24 godziny, to zostało jeszcze 19,5. Później ci, którzy mieli najlepsze wyniki, nie wiem, to jest kilkaset osób, dostaje z tej puli jakąś swoją część. Im jesteśmy wyżej, to oczywiście będą to większe, jest kilka jakby tierów, kilka jakby aspektów rankingowych, gdzie wzrasta ilość gotówki, którą dostaniemy w nagrodę. Oczywiście im wyżej, tym lepiej. Ja szczerze mówiąc jeszcze nigdy w turnieju jackpotowym nie osiągnąłem żadnego większego sukcesu, także nie mogę o tym za wiele powiedzieć. Jak widzicie, w tym miejscu w momencie mamy też format, bo czas rozgrywki jest bez limitu, czas tury to 2 minuty, podobnie jak w pojedynku rankingowym, ale mamy też do wyboru format. Tym razem jest to format tygodniowy, czyli są jakieś dodatkowe wymagania, nie tylko standard czy open, ale jeszcze jakaś dodatkowa rzecz. Zobaczmy, co jest tutaj. Zwykle to jest napisane na dole i mamy tu. Wszystkie karty muszą pochodzić z serii o nazwie Zestaw Podstawowy 2. Czyli nie dość, że standard, to jeszcze nie możemy korzystać z dodatku Serca Koszmarów. Ta zasada może się zmieniać i mogą być różne jej typy w zależności.
Mimo, że to jest turniej, żeby dołączyć do turnieju Jackpot, nie musimy mieć kuponu turniejowego. Ten się przydaje dopiero, kiedy zagramy w turnieju szwajcarskim. Turniej szwajcarski działa na takiej zasadzie, że musi być 8 graczy, którzy stoczą między sobą 3 pojedynki. Zawsze będziemy grać z innym graczem. No i też chodzi o to, żeby wygrać jak najwięcej. Tutaj nagrody są przyznawane za pierwsze 2 miejsca. Póki co za pierwsze miejsce jest Super Pakiet Serca Koszmarów. Za drugie miejsce Estaf Podstawowy drugi plus Pakiet Serca Koszmarów zwykły. Gdy zagramy 3 rundy, możemy zrezygnować, stwierdzić, że nic nie wygramy i olać tą. Jest zastosowana wśród tych osób jeszcze nagroda dodatkowa, którą w tym momencie jest Pakiet Zestawu Podstawowego 2 plus kupon turniejowy. Czyli jedna z tych 8 osób ma szansę na jeszcze jedną dodatkową nagrodę. Ważne jest to, że aby w to zagrać, musimy użyć kuponu. Ja póki co mam ich sporo. Czas pojedynku jest tu limitowany. Nie tura konkretnie, tak jak było to w parkingowym, 2 minuty, ale cała rozgrywka. Każdy gracz ma 7 minut i trzeba pilnować tego czasu. No tu w tym momencie widzicie, mamy format otwarty. Działają, zresztą widać, jak działają tutaj doładowania, złote doświadczenia. I uważajmy, bo będziemy tutaj grać 3 pojedynki, ale możemy talię wybrać tylko jedną. Nie będzie zmiany talii podczas grania turnieju. Dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy treningi. Treningów może być kilka. Treningi to w zasadzie normalna walka z przeciwnikiem internetowym, ale tu nie tracimy żadnych punktów rankingu, ale również nie dostajemy złota ani doświadczenia. Możemy zagrać pojedynek standardowy, otwarty, tygodniowy. Możemy rzucić wyzwanie swoim znajomym. Zagrać gorące krzesło, czyli dwóch na jednym komputerze, oraz zagrać sobie z komputerem. To okienko już znamy, to jest okienko kart. One składa się z kilku też opcji. Mamy tworzenie talii, to jak już tutaj powiedziałem, znajdują się wszystkie nasze karty, które możemy użyć. Nie wspomniałem jeszcze o jednym typie jednostki podczas grania, a jest to unikalna jednostka, żeby tu mam taką babeczkę. Mamy to napisane na karcie. Jest to unikatowe stworzenie. Jak sama to wskazuje, w talii możemy mieć tylko jedną taką kartę. Nie tak jak 4 w pozostałych kart. Każda jakby typ karty ma swoją unikatową wersję. Czyli może być unikatowe stworzenie, zaklęcie, utrzęścia czy budynek. No jak widać, maksymalnie w talii możemy w takim razie mieć 4 unikatowe karty. Gdy zostanie ona użyta lub zniszczona, jakby wylatuje z pola gry i już jakby nie możemy jej użyć do końca naszej rozgrywki. Tak, wróćmy do karty i talię. Tu mamy miejsce, gdzie możemy sobie otworzyć pakiety, które kupimy lub wygramy. Po kliknięciu tej opcji widzę, że mam jeden pakiet, nie mam pojęcia skąd, czyżbym coś wygrał. Jest to, odblokowałeś Władcę Demonów. No widocznie mam, czyli będę musiał przy okazji pokazać wam, jak to wygląda otwieranie pakietów. Klikamy, pojawia nam się zestaw kart, jak widzicie są podświetlone, czyli każda karta jest nowa. Jak widzę, to jest base set drugi. Tutaj mamy oznaczenia, tego też nie pokazałem, dlatego wrócimy. I z jakiego jakby typu dodatku mamy daną kartę. W tym momencie widzę, że mam wszystkie karty nowe z base setu drugiego. Dobrze, wróćmy dalej. Pokażę wam tą różnicę. Tu jest, każdy dodatek ma jakby swoją konkretną ikonkę, z której możemy wiedzieć, z czym mamy, że tak powiem, do czynienia. To będzie ważne, gdy będziemy używać dzikich kart. Pokażę wam wtedy różnicę między zestawem standardowym a otwartym. Mamy ołtarz życzeń. O właśnie, mamy ołtarz życzeń. Tu jest nasza ilość posiadanych dzikich kart, które, jak mówiłem, po pierwsze można zdobyć tygodniowo czekając na nagrodę. Zawsze na końcu ostatniego 7 dnia dostaniemy nagrodę. Pamiętajcie, żeby trzeba się logować codziennie, aby dostać nagrodę za 7 dzień. Można zdobyć jakieś trofea lub kupić super pakiety, w których taka dzika karta się znajduje.
Należone są tylko za pieczęci, jest to trochę ciężkie. Każda karta, tu w zasadzie mamy wszystkie karty, jakie są dostępne w grze. Jest to fajne, bo możemy sobie poczytać o ich właściwościach, każdą kartę obejrzeć i zobaczyć. Każda karta ma też swoją cenę. Na przykład pomniejszy żywiołak powietrza kosztuje 4 dzikie karty. Przesuwamy ją tutaj, jeśli chcemy kupić, składamy ofiarę i dostajemy tą kartę. A liczba dzikich kart się zmniejsza. Oczywiście im lepsza karta, im bardziej niezwykła, im rzadsza lub im mocniejsza, tym oczywiście droższa. Jedne z najdroższych to karty bohaterskie, ale to też nie jest ogólna cena. I teraz na przykład popatrzcie, ta sama karta z basetu drugiego, a z któregoś z poprzednich dodatków. Tu kosztuje 7 dzikich kart, a tu 28. Kolejna rzecz, która powoduje, że raczej nowi gracze zostaną przy standardzie. Widać, że Ubisoftowi bardzo zależy na tym, aby ludzie grali w standardzie. No tak, bo nie powiedziałem jeszcze o tym, że karty dzielą się na kilka rodzajów, w zależności od tego, czy jak są jak często występują. Od kart zwykłych przez niezwykłe, rzadkie i epickie. W takiej kolejności mniej więcej to się odbywa. Zwykłe karty epickie są dużo mocniejsze niż karty zwykłe, co jest raczej oczywistością. Są też w tym momencie droższe i po prostu rzadziej je trafimy w kolejnych, w kupowanych przez nas boosterkach. Więc czasami, żeby uzupełnić naszą kolekcję, skorzystamy po prostu z dzikich kart. Kolejną rzeczą w kartach talek jest piekielna otchłań. Piekielna otchłań polega na tym, że mamy tutaj dostępne wszystkie karty, które posiadamy w swojej kolekcji. A tu karta, która jest jakby nagrodą za poświęcenie swoich kart. W tym momencie mamy Goblina Łowcę, który jest błyszczący, czyli tak zwaną kartą premium. Są jeszcze karty premium, też zapomniałem powiedzieć, które różnią się tylko tym, że błyszczą w ten sposób właśnie. No ale niektórym może to się podoba. Piekielna otchłań polega na tym, że wyrzucamy daną kartę do piekielnej otchłani. Daje nam to pewną pulę złota oraz szansę na to, zwiększa nam szansę na uzyskanie tej karty, bo nie jest to takie wcale pewne, więc musimy po prostu użyć odpowiedniej liczby kart, aby mieć szansę na uzyskanie danej karty. Zasada jest podobna jak przy dzikich kartach, czyli im bardziej im karta rzadsza, im mocniejsza, tym jakby więcej za nią dostaniemy. Jak widzicie, za najprostszą kartę wartą 1 i zwykłą dostaniemy 50 zł. W tym wypadku tej karty 5% szansy, ale gdy karta będzie bardziej niezwykła, jakaś rzadka lub epicka, to może spaść nawet i do 0,5%. Na przykład za bohatera, jeśli go poświęcimy, dostaniemy 1000 zł. W tym momencie mam 100% pewności, że zdobędę tą kartę. Nie wiem, może weźmiemy jakąś droższą jednostkę, powiedzmy tu za 4, też 55%, może jakiegoś niezwykłego stworosa. O, tu mam karta rzadka, różni się kolorem, 1000 i 100%, o, widzicie, tu mamy chyba, ten kolor to chyba niezwykły, wiecie, zawsze się zastanawiam, tak, 300 zł i 30% doświadczenia. Ja na razie nie korzystam z piekielnej otchłani, a to dlatego, że są jakby dwa trofea do zdobycia w grze, trzy w zasadzie. Pierwsze to jest zgromadź w swojej talii 1000 kart, a drugie jest zdobyć 5000 kart. Fajnie jest, tylko że kłóci się to z kolejnym osiągnięciem, którym polega na poświęceniu w piekielnej otchłani 1000 kart. To trochę się kłóci właśnie ze zdobyciem tych 5000. Ja stwierdziłem, że mam czas, poczekam i może kiedyś sobie po prostu nazbieram tych 5000 i wtedy zacznę się bawić w kupowanie kart. No ale jeśli komuś bardzo zależy na danej karcie, brakuje mu jej do kolekcji, albo chce sobie na przykład mieć 4 łącznych asasynów, które się mogą przydać, niech korzysta, niech kupuje w otchłani lub właśnie ołtarzu życzeń za dzikie karty. Więc tutaj kalię karty mamy już za sobą. Możemy przejść dalej. Tu mamy nasz profil. Profil naszego zawodnika. Statystyki. Nazwa naszego niku. Tu możemy sobie wybrać nasz sztandar, który jak widzicie jest 42. Niektóre są jeszcze zablokowane, bo można je odblokować. Tutaj widzimy, robiąc któryś z trofeum. Ja sobie zostanę przy moim. Dobrze, do tego jeszcze wrócimy. Tu mamy napisane, podobnie jak w tym miejscu, nasz ranking
nasze miejsce w rankingu, tu mamy Pokémon Heroesa, którego najczęściej używamy, cała statystyka naszych zwycięstw, a tu mamy informację bardzo ciekawą, bo ilość kart z konkretnego dodatku, konkretnego pakietu. A tu cała reszta statystyk, wygrane pojedynki, stoczone, procent zwycięstw, seria zwycięstw. Dzielą się to na rankingowe i na turniejowe. Teraz będzie o profilu. Ja korzystam z tego, żeby właśnie patrzeć, które karty, ile kart już mam z danego typu, z danego dodatku. Tutaj może być dobrze. Więc powiedzmy, dużo ciekawsze w profilu są osiągnięcia. Teraz wszechobecna sprawa, która jest praktycznie teraz w każdej grze. Są różne wymagania, od zbierania konkretnej ilości kart, do pokonania konkretnej frakcji ileś tam razy, czy zdobycia... na przykład mamy 10 start z rzędu w turnieju Jackpot, osiągnij poziom 35, tu mamy napisane, jaką nagrodę za to dostaniemy. Poziomów, jak widzicie, osiągnięć jest 4, im wyższy poziom, tym oczywiście trudniej go zrobić. W serii możemy również, jak widzicie, możemy spokojnie sobie, jak w przypadku kart, segregować nasze osiągnięcia. Tu mamy ostatnią w zasadzie ikonkę, gdyż sklep już w zasadzie dosyć dobrze omówiliśmy. Nasz ranking. Ranking miesięczny, turniej Jackpot, turniej szwajcarski. Możemy sprawdzić, jak teraz jesteśmy w miejscu i jak nam daleko do tych, którzy są na miejscu pierwszym. No, nie wiem, co trzeba zrobić, żeby być na szczycie, ale pewnie trzeba grać ostro, mieć dobrą kartę, a najlepiej jeszcze pewnie nieco kasy w grę włożyć. No, myślę, że to wszystko, co warto o grze wiedzieć. Ja uważam, że jest naprawdę zacna. Jeśli nie miałeś nigdy do czynienia z karciankami, myślę, że to jest bardzo dobry start do grania w karcianki. Jest to znany uniwersum Might and Magic. Jest to gra i dla kolekcjonerów, którzy po prostu lubią zdobywać osiągnięcia, lubią po prostu mieć grę jakby zrobioną na 100%, oraz dla tych, którzy po prostu chcą grać i wygrywać pojedynki. Teraz sobie oczywiście przypomniałem, że czegoś jeszcze wam nie pokazałem, nie wytłumaczyłem na polu gry, więc jeszcze szybko wejdę do treningu, obojętnie, gramy. Nie wytłumaczyłem, czym jest to pole tutaj, w tym miejscu. A jest to pole, na którym będą wystawiane zaklęcia, pewien typ zaklęć długotrwałych, które będą działały na przykład na naszego Heroesa albo na całe pole gry, które mają inne właściwości niż te, które znajdują się, powiedzmy, w tych miejscach, które są rzucane jakby na, mówię, na cały obszar gry lub na konkretnego Heroesa. Jeszcze to pole gry to są tak zwane cmentarz, czyli wszystkie karty, które użyliśmy lub straciliśmy, wszystkie nasze jednostki, które zginęły, trafiają na cmentarz. Są karty, które pozwalają nam z tego cmentarza karty wyciągać z powrotem na swoją rękę. Także trzeba też uważać, szczególnie Necropolia ma kilka takich zagrywek, które pozwalają na wskrzeszanie swoich jednostek. Zaraz tutaj zaatakujemy, o, i zostaje moja karta, trafia na cmentarzysko. No. Myślę, że to już wszystko, że już o niczym nie zapomniałem. No nie wiem, ja wracam jeszcze do grania. Powiem szczerze, że ostatnia kampania mnie troszkę rozwaliła i mam z nią pewne problemy, dlatego postanawiam, że sobie dokupię karty oraz pogram trochę pojedynków rankingowych, aby zdobyć trochę kasy i aby zrobić talię, dzięki którym przejdę te ostatnie misje w kampanii, z którymi mam lekki problem. Ja zachęcam, gra jest darmowa, do ściągnięcia ze strony, z oficjalnej strony. Trzeba jeszcze mieć, zapomniałem powiedzieć jeszcze jedne rzeczy, trzeba mieć konto na Uplay, aby to grać. No i to tyle. Ja przeczepię jeszcze może parę tyków, chociaż szczęście teraz poczepiłem tyłki mi. A z wami się już żegnam. Dzięki, że wysłuchaliście mnie. Do zobaczenia. Hej.